jakby jeśli chodzi o to, kto się nas pyta o zdanie, no to tak wygląda procedura, że dostajemy, prawda, jakiś tam obraz tego, co ma powstać i dajemy swoją opinię, z którą muszę przyznać, no przy wydawaniu pozwolenia na budowę w bardzo ograniczonym stopniu urzędy się liczą. No to tyle jakby, jeśli o nas chodzi. Wydaje nam się, że opiniowaliśmy w 2011 roku negatywnie zabudowę tam. Natomiast tak, ponieważ dzielnica opiniuje, że tak powiem, te WZ opiniuje, wobec tego na pewno nie zaopiniowaliśmy, że tak powiem, tego pozytywnie. O ile pamiętam też, nasze uwagi dotyczące miejscowego planu zagospodarowania wyraźnie wskazywały, wyraźnie, że tak powiem, w tych rejonach wskazywały na otrzymanie dotychczasowej zieleni, która, że tak powiem, graniczy z tym lasem borkowskim i tak dalej. Tym bardziej są dwa określone, że tak powiem, opracowania, które tam do nas doszły, tym bardziej podkreślające tego. Walczyliśmy o to, natomiast jest tak, koleżanka tutaj ma rację, nasza opinia nie ma charakteru obligatoryjnego. Decyzje są, że tak powiem, poza nami podejmowane i my, a jeszcze powiem jedno w zakresie kompetencji, Rada Dzielnicy nie ma osobowości prawnej. Nie ma osobowości prawnej, czyli my nie możemy być, że tak powiem, stroną w pewnych rzeczach. My możemy być Państwu pomocni w ramach oczywiście tych naszych kompetencji, ale teraz uważam, że należałoby się zastanowić nad tym, w czym możemy być teraz, że tak powiem, pomocni, tak, żeby ewentualnie spróbować, no, być może zatrzymać, być może, że tak powiem, no, spowodować tak, wyjaśnienie pewnych rzeczy. Bo rozumiem, że o to chodzi, żeby Rada Dzielnicy włączyła się. Jeszcze raz chcę podkreślić, że Rada Dzielnicy, no inaczej tak, organy, które wydały decyzję, nie miały obowiązku powiadomić Rady Dzielnicy, że tego typu rzeczy jest. Natomiast praktyka wydzielania z działki inwestora, wąskiej działki, która oddziela właśnie realizację właściwie tej inwestycji od potencjalnych stron, jest praktyką ogólnie znaną i zastosowaną nie tylko w tym przypadku, proszę Państwa. To jest coś, co praktycznie do czego, że tak powiem, inwestor w świetle prawa ma prawo wydzielić i tak dalej. W tym momencie no, te strony znaczy korzystają z tego, że tak powiem, bo przecież wiadomo o co chodzi. Przecież wiadomo o co chodzi, że w pewnych rzeczach tam, gdzie nie ma, że tak powiem, jasnych, klarownych, że tak powiem, miejsc planu zagospodarowania, to są wydawane WZ-ki. I to nie jest, że tak powiem, prawda, którą w tej chwili w 2013 roku, tylko to jest prawda od momentu, w którym, że tak powiem, wzięto i no, za nie były dotychczasowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Krakowa. Dziękuję. Proszę. To jest tak, że my w tej chwili nie mamy co rozmawiać na temat tego, co jest w granicach prawa, co nie jest, tak. I kto ma kompetencje, jakie możliwości. To już zupełnie nie jest ten etap. Tak. Na dodatek wszyscy mamy świadomość tego, że to, co gdzieś tam się rozgrywa, układa i na co są pozwolenia bądź nie ma, się dzieje kompletnie poza nami, nie wiemy, czy poza prawem, czy zgodnie z prawem, wiele wskazuje na to, że poza prawem i nie nam o tym rozstrzygać. Chodzi o to, żebyśmy my, mieszkańcy, wspólnie z Wami, Państwem, stworzyli taką grupę nacisku, każdy z Państwa pojedynczo, jak i Państwo jako Rada, ale też każda z Was osób, które przecież zostaliście przez nas wybrani, tak? Żebyście Państwo zadziałali w ten sposób, nie mówię jako Rada koniecznie, tak, jeżeli nie ma takich możliwości, jako Pan Iksiński, Zetsiński i tak dalej, radny tej dzielnicy i w imieniu naszym w ten sposób, żeby powstrzymać to, co się tam w tej chwili dzieje. Ja nie mówię, czy to jest zgodnie z papierami, niezgodnie z papierami i tak dalej. Nie chodzi o to, żebyśmy wspólnie zrobili taką grupę nacisku, żeby coś się wydało. Proszę Państwa. Proszę Pani, już pozwolę sobie zabrać głos, bo Państwo nas przywołują do tablicy na każdym etapie, łącznie z tym, że Państwo nas nie zawiadomili o temacie dzisiejszego zebrania. To jest raz. Co będzie tematem? Nie daliście nam się przygotować. To jest dwa. Pytanie następne to jest takie, czy Państwo byli już u Pana Prezydenta Majchrowskiego bądź ludzi odpowiedzialnych w mieście? Bo nas się pytacie, czy my widzieliśmy wycięte drzewa.
A ja się pytam, czy państwo już byli w sumie. Ja była, przerzucę. Chwileczkę, proszę państwa, jeżeli ja bardzo... Proszę państwa, ale chwileczkę. Ale proszę państwa, jeżeli mogę... Ale chwileczkę, moment. Proszę państwa, jeżeli mogę to uspokoić, bo to do niczego, że tak powiem, nie będzie prowadziło. Proszę państwa, zarówno państwo, jak i my w tej chwili jesteśmy od tego, żeby sobie wzajemnie pomóc. Bez tego wydaje mi się, że najbardziej konstruktywne byłoby, że tak powiem, dojście, jakie kroki powinniśmy podjąć wspólnie, żeby maksymalnie wykorzystać. Pierwsze, co się nasuwa, to jest to, że uważam, że praktycznie działalność ta, no ciężko jest działać z uwagi na to, że jest to działanie w jakiejś, że tak powiem, w miarę, że tak powiem, formalno-prawnym, jest w zgodzie z pewnymi i tak dalej. Wydaje mi się, że być może działanie jest tylko na zasadzie, że tak powiem, no sumienia, czy ewentualnie, że tak powiem, sprawdzenia pewnych danych. Wobec tego jest tak. No, wydaje się niewykluczone, że należałoby, że tak powiem, zainteresować tą sprawą i to w trybie, że tak powiem, natychmiastowym, ponieważ jutro się odbywa sesja i można to zrobić, że tak powiem, w przeciągu, że tak powiem, tych paru godzin. Jest radny miejski pan Adam Migdał, ojciec to jest Kościół, znaczy ten Iwan, ale przewodniczący Rady Miasta, też jest u nas, że tak powiem, też zamieszkują raz w dzielnicy. Na Polanie Żywieckiej. I wydaje mi się, proszę państwa, że można by, że tak powiem, w trybie natychmiastowym właśnie zadziałać, że tak powiem, kontaktując. Pan Kośmider mieszka na Polanie. Polanie Żywieckiej, a na ulicy Osiedlu Żywieckim mieszka pan Adam Migdał. I możemy dać, że tak powiem, kontakty, ponieważ jutro jest sesja, tak? Jutro jest sesja. I w tym, sesję sobie poszli i tam. I w tym momencie wydaje się, proszę państwa, wydaje się, że jest uzasadnione to, aby zainteresować. Ale są radnymi. Ale na chwileczkę, nie wszyscy na raz. Proszę państwa. My nie mamy prawa zabierania głosu na sesji Rady Miasta, prawda, panie? Proszę państwa, wobec tego, znaczy... Jak państwo mają nam pomóc, jeśli nic nie możecie? Proszę mi odpowiedzieć tylko na to jedno pytanie. Znaczy my na pewno nie możemy zmienić układu formalno-prawnego. Możemy w tej chwili w tej dyskusji możemy wskazać te elementy... Te elementy możemy wskazać, gdzie ewentualnie można, że tak powiem, pewne rzeczy spróbować wyjaśnić. Na pewno my nie mamy mocy sprawcy, żeby już udzielać, żeby tego. Proszę bardzo, pan radny Sajdera, ja pozwolę sobie, przewodniczący Komisji Infrastruktury. Czy próbowałem zabrać już wcześniej głos? To znaczy, faktycznie pytanie jest zasadnicze. Państwo czegoś oczekujecie, tak? Ale przechodząc z tymi oczekiwaniami, pytanie, czy dobrze wybraliście adresata? Bo kiedy ja słyszę po pierwsze dwa hasła tutaj takie, że po pierwsze my nic nie możemy, znaczy my nic nie możemy, chyba tak mówią, nie, ja? Jeden pan tutaj chyba powiedział, że to jest absurd, bo my nic nie możemy. I drugie, że my was reprezentujemy. Owszem, reprezentujemy, ale my nie ustaliliśmy tego prawa, w jakich kategoriach i w jakim zakresie państwa reprezentujemy. Ciężko, żebyście państwo do nas mieli pretensje, że prawo o samorządzie i o hierarchii oraz o zakresie działalności Rady Dzielnicy, no skoro my go sami nie ustaliliśmy, to żebyśmy go my po pierwsze zmienili, albo żebyście państwo do nas mieli o to pretensje. Pretensje do kogoś innego w zakresie działania prawa. My nie mamy wpływu na podejmowanie decyzji przez organy decyzyjne, co więcej, nie możemy nawet ani wpłynąć na uchylenie decyzji administracyjnych, bo odwołanie się od decyzji administracyjnych określa specyfika, czyli w zasadzie po wydaniu decyzji administracyjnej można się jeszcze odwołać do SKO. I to jest jedyna chyba z tego, co... Oczywiście tam są jeszcze poszczególne etapy, ale nie przysługują one Radzie Dzielnicy. Nie mamy takich kompetencji prawnych. Teraz to, co my możemy sobie próbować tutaj odpowiedzieć, niezależnie od państwa niezadowolenia. Bo ja rozumiem, że państwo jesteście niezadowoleni, bo się wycina na drzewa. Ja byłem niezadowolony, jak mieszkając przed łąkami, drzewami i hektarami pól, nagle powstało mi osiedle i też byłem z tego powodu niezadowolony. Więc ja państwa rozumiem, tylko też nie było możliwości tego zmienić, bo ktoś wydał taką decyzję, co się odbyło w jakichś krokach administracyjnych. Teraz pytanie, co możemy zrobić, a czego nie możemy zrobić? Działki są prywatne,
Każdy, kto ma działkę prywatną i chce sobie o niej samostanowić, no ma do niej też w jakimś zakresie prawa. Ja muszę przerwać, weź słowo, żebyśmy nie tracili czasu. Proszę nam nie opowiadać, co państwo nie możecie zrobić, tylko proszę powiedzieć tak na środę, ja się bardzo cieszę, że pani ma swoje uwagi, ale jeżeli pani pozwoli, to ja teraz dokończę. Dobrze, tylko to już te 3 minuty pan mówi, tak, które państwo sobie wyznaczyliście, no i na razie słyszymy, czy będzie. Ale jeżeli możemy prosić nie przerywać, to w tym momencie na pewno kolega skończy wcześniej. W tej drugiej części, co państwo możecie, dobrze? Właśnie, a czy pani wie, co my możemy? Bo, ja pani odpowiadam, bo pani przychodzi z żądaniem do nas, jak od tego zacząłem, przy czym państwo nie znacie kompetencji rady dzielnicy. Więc ale ja teraz mówię, państwo nie mogą być słuchane bardzo długo. Więc my odpowiedzieliśmy chyba 5 razy, że my jako Rada Dzielnicy nie możemy zmienić decyzji administracyjnej, ani nie przyjdziemy tam się przykuć do drzewa. No to w takim razie moje pytanie jest, to czego oczekujecie? Ale państwo są nagłośnienie to do mediów, że państwo... To już jest nagłośnione. Czego oczekujecie? Nagłosimy to do mediów, pójdziemy z zarząd Rady Dzielnicy, pójdzie z tym na sesję Rady Miasta. Pytanie jest konkretne. Co ewentualnie moglibyście w tej sprawie zrobić? Tak? Więc ja proszę państwa, no nie wiem, czy państwo, raz, że muszę udzielić tego głosu, raz koledzy i koleżance, tak chwilę na to powiem tylko jedno zdanie. Zaczęliśmy jeszcze przed wypowiedzią, zasygnalizowałem pewne możliwości takie, aby to powiedzieć, najszybsze. Bo interpretacja radnego miasta, my nie jesteśmy w stanie tak interpretować, natomiast interpretacja radnego miasta jest rzeczą istotną. I taką interpretację można przygotować i można jeszcze jutro zgłosić. W tym momencie wydziały, znaczy adresaci są zobligowani do reakcji na to. Wobec tego to jeszcze można zrobić dzisiaj, skontaktować się z radnym miasta, można zadzwonić stąd i tak dalej, można się umówić, można być może dysponuje czasy, mógłby tu podjechać i tak dalej. My ułatwiamy tego typu działanie. Czy pan, no przynajmniej na pewno w stosunku do radnego miasta pana Adama Migdała, czy pan Kośmit zareaguje i tak dalej, też możemy, że tak powiem, sprawdzić, ponieważ dysponujemy kontaktem, tak? Wobec tego, proszę państwa, możemy państwu oferować, jest to działanie, że tak powiem, takie, powiedzmy tak, natychmiastowe. Zanim daję się wypowiem, proszę, głos udzielam koledze Wiesław. Jedno, mnie tylko ciekawi, czy wyście pojedynczo występujecie, tak? Czemu nie stworzycie stowarzyszenia? Wtedy jesteście stroną i miasto musi się z wami liczyć. Kilka dni temu i my próbujemy zrobić coś natychmiast, żeby to powstrzymać. No, to natychmiast też można zarejestrować stowarzyszenie. Nie mieli czasu, że zarejestrujemy i będziemy się stowarzyszać. Na razie musimy zrobić wszystko, żeby powstrzymać dalsze wycinanie drzew. Dobrze. Wieczkę, ja koleżance wcześniej udzielałem głos, potem panu, proszę. Proszę państwa, wiem, że oczekujecie od nas jakichś wskazówek. No oczywiście w świetle tego, co tutaj już koledzy wcześniej powiedzieli, nie jest to takie proste, ale my jako zarząd rad dzielnicy zastanowimy się nad pewnymi rozwiązaniami, żeby państwu pomóc, bo tak jak zauważyła pani, ta dyskusja się przedłuża i będzie pewnie trwała jeszcze dłużej i będziemy się, przepraszam za kolokwializm, przerzucali argumentami. Propozycja jest taka, niewątpliwie jeżeli chodzi o samorząd, to interpelacja. Jeżeli państwo chcecie poznać, jak przebiegał ten proces decyzyjny, prawda, gdzie nastąpił błąd, posugerujecie to, prawda, że gdzieś tam popełniono no, jakieś, powiedzmy sobie, decyzje błędne, to trzeba za wszelką cenę doprowadzić do tego, żeby radny miasta złożył interpelację. I może to zrobić trzech zostało wybranych z terenu naszej dzielnicy. Jest to już tutaj wspominany pan radny Adam Migdał, pan radny Sławomir Ptaszkiewicz i pani Angelika Wojciechowska. Pan radny Kośmider nie został wybrany z naszej dzielnicy, ale pan Sławomir Ptaszkiewicz, tak, jest trzech radnych i oni mają jako obowiązek
każdorazowo wysłuchać głosów mieszkańców, także nas, radnych, i przedstawić interpelację. No, to co ta interpelacja przyniesie, to będą konkretne fakty, informacje mówiące o tym, jak przebiegała decyzja i gdzie nastąpił błąd. To jest potrzebny dokument w dochodzeniu do prawdy, prawda? I w najbliższym czasie, no to jest propozycja sesji, ale można także z radnym skontaktować się pocztą mailową i przesłać mu taką prośbę o interpelację, wyjaśniając, dlaczego ona jest taka pilna. A 23 grudnia pan przewodniczący Rady Miasta ma dyżur, więc niezależnie od tych trzech osób wskazanych radnych można udać się do pana przewodniczącego Bogusława Kośmidera 23, zapisując się wcześniej przez sekretariat na rozmowę i wyjaśniając, na czym cała ta skomplikowana sytuacja polega. A jeżeli państwo podejrzewacie, że nastąpiło tam przestępstwo, to po prostu proszę zgłosić zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa. Już zostało napisane takie. No to słusznie i bardzo dobrze, bo to także jest droga dochodzenia do prawdy, prawda? Jeżeli podejrzewacie, że wcześniej dokonano tam takich działań, które no, kolidują z obowiązującym prawem, to rzecz jasna trzeba to zrobić, no, bo to jest obowiązek każdego obywatela. Natomiast my, tak jak już wcześniej powiedziałam, koledzy zapewne się z tym zgodzą, jako zarząd zastanowimy się, w jaki sposób włączyć się do tych działań państwa, o których wcześniej mówiłam, czyli do przygotowania interpelacji, bo no, wszystkie urzędy, które zostały zaangażowane w te decyzje podjęte, o których mówi prasa, będą musiały przedstawić stosowne dokumenty, terminy, kiedy to zostało podjęte i na podstawie jakich, prawda, innych dokumentów podjęto taką ostateczną decyzję. I myślę, że no, na tym możemy w tej chwili poprzestać. Proszę państwa, jeszcze zanim pan udzieli głosu, chciałem powiedzieć, że tak, nam jest najłatwiej, chwileczkę, nam jest najłatwiej, państwa jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, 11 osób. Nam będzie łatwiej rozmawiać, jeżeli państwo zdecydujecie się i po prostu będą osoby, które będą reprezentowały, tak, żebyśmy praktycznie mogli to działanie i żebyśmy dostali do państwa kontakt, jedna, dwie osoby, żebyśmy dostali kontakt, żebyśmy mogli chociażby, że tak powiem, po tej sesji po prostu, usiąść, przekazać państwu pewne kontakty, czy ewentualnie omówić na gorąco no, te kroki, które można natychmiastowo podjąć. Nie ma sensu, według mnie, dyskutować w tej chwili, znaczy przerzucać argumentami. Wydaje mi się, że w tej chwili lepiej byłoby w węższym gronie, i my jako zarząd deklarujemy to, po prostu spotkać się, powiedzmy tam z dwoma czy trzema osobami państwa i powiedzmy przekazać się pewne te rzeczy, które już zarysowały się w tej chwili, a sprawią, że można, że tak powiem, pewne elementy już uzyskiwać w miarę szybko dotyczące tej sprawy. Więc ja apelowałbym o tego typu, że tak powiem, działanie bardziej konstruktywne niż praktycznie przerzucanie się argumentami, ponieważ wydaje mi się, że dużo zostało już powiedziane i czas, że tak powiem, żeby po prostu zacząć konkretnie działać, a nie dać się. Proszę bardzo, pan. Aleksander Smiński, Polk. To, co chcę powiedzieć, to nie jest kwestia przerzucenia się argumentami, tylko raczej kwestia informacyjna w związku z tą interpelacją, tak. Ponieważ jedną kwestią jest wycięcie drzew, drugą kwestią natomiast jest wybudowanie tam budynków. I z tego, z doniesień medialnych, też tego, co pani powiedziała tutaj, wynika, że będą to budynki wielorodzinne. I 13 października dla tego obszaru został wszedł w życie plan zagospodarowania przestrzennego, który dokładnie określa, że tam nie mogą pojawić się budynki wielorodzinne. I pytanie w związku z tym, kiedy była WZ-ka? WZ-ka była w lipcu, ale ten plan zagospodarowania przestrzennego był i praca nad tym planem zagospodarowania przestrzennego trwała od listopada 2012 roku. Pytanie teraz jest takie, czy można wydać pozwolenie na budowę, czy WZ-kę, warunki zabudowę, niezgodne z opracowywanym planem zagospodarowania, a z drugiej strony w takiej sytuacji, to jaki jest w ogóle sens tworzenia tego planu zagospodarowania, prawda, jeżeli te decyzje są... Proszę państwa, państwa pytania były wielokrotnie też przezna, że tak powiem, pytaniami. Natomiast jest to kwestia właśnie taką, która uważamy, że powinna być właśnie tematem interpelacji. I uważamy, że praktycznie no, dobrze byłoby i my deklarujemy spotkać się z państwem, że tak powiem, jeszcze dzisiaj. No, chcieliśmy, że tak powiem, dokończyć pewnych elementów tej sesji. Natomiast no po prostu ja bym bardzo prosił, żebyście państwo praktycznie no, wybrali tych kilka osób, czy będę takich sobie. Proszę pana prosić, żeby chwilę został z nami, żebyśmy ustalili dalsze kroki.
Chciałbym się tak jeszcze Proszę Państwa, ponieważ, ponieważ w moich rękach leży prowadzenie sesji, wobec wyczerpania porządku obrad, ja w tej chwili zamykam sesję, 58. sesję Rady Dzielnicy 9 i przedstawicieli Państwa zapraszam do pokoju zarządu. Znaczy nie do pokoju, prosimy.